Podcast Geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. 18 maja bieżącego roku premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd w Warszawie zainwestuje 10 miliardów złotych w tak zwaną Tarczę Wschód. Ten kryptonim oznacza nowy plan obrony i odstraszania przedstawiony w 80. rocznicę bitwy o Monte Cassino. Premier Donald Tusk powiedział, że chce zainwestować w bezpieczeństwo Polaków, w bezpieczną wschodnią granicę. Dlatego 10 miliardów złotych ma być przeznaczonych na, jak to określił, wielki projekt budowy bezpiecznej granicy. Ma to być cały system fortyfikacji. Ukształtowania terenu, różnego rodzaju decyzji środowiskowych, które mają spowodować, że, jak to określił premier Tusk, granica będzie nie do przejścia dla potencjalnego wroga. To ma być oczywiście w pewien sposób powiązane z szeroko rozumianymi zadaniami odstraszania i obrony w ramach sojuszu północnoatlantyckiego, ale kiedy słyszymy o potrzebie budowania, fortyfikacji, umocnień, zalesiania, budowania różnego rodzaju przeszkód, pewnie jakiś bunkrów na całej granicy Polski z państwem związkowym Rosji i Białorusi, to no, przypomina to jako żywo, czy to linie Zygfryda, czy linie Marzinota. Trudno, trudno powiedzieć, żeby to miało być jakimś gwarantem bezpieczeństwa państwa polskiego. To jest... Zabieg pr -owy. W mojej ocenie, w moim głębokim przekonaniu jest to zabieg PR-owy. Rząd Donalda Tuska niczym pałeczkę w biegu lekkoatletycznym przejmuje postulaty Prawa i Sprawiedliwości Suwerennej Polski. To są typowe zagrania pr które mają osoby niezorientowane przekonać, że Polska się wzmacnia, że Polska staje się... Bezpieczna, podczas gdy doskonale wiemy, że żadne zasieki, żadne fortyfikacje, żadne zalesiania nie są realną gwarancją bezpieczeństwa państwa polskiego. Doskonale wiemy, że czasy I wojny światowej, czasy II wojny światowej odeszły już do lamusa historii. Linia Marzinota nie obroniła, nie obroniła Francji. Dziś Środki napadu powietrznego są tak dalece zaawansowane, że możliwość sparaliżowania funkcjonowania państwa uderzeniami właśnie z powietrza, czy to rakietami, czy bombami, czy dronami, czy amunicją krążącą, są tak, tak mocne i tak, tak szeroki wachlarz jest tych środków napadu powietrznego, że. Budowanie fortyfikacji, które przecież można ominąć, czy też można w jakiś sposób obejść, no, jest to anachronizm. Jest to anachronizm z punktu widzenia sztuki wojennej, jest to anachronizm z punktu widzenia systemu bezpieczeństwa państwa, tym, co daje oczywiście względne ale jednak gwarancje bezpieczeństwa jest sprawna dyplomacja, mądra strategia w zakresie polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa niewątpliwie postawienie na system ochrony ludności cywilnej na wypadek klęsk żywiołowych różnego rodzaju katastrof, wypadków, katastrof technicznych, ale także na wypadek potencjalnego oczywiście jakiegoś zagrożenia ze strony różnego rodzaju turbulencji geopolitycznych. To jest coś, od czego powinien rząd zacząć. Wszystkie rządy po roku 1989 traktowały pomacoszemu obronę cywilną, traktowały pomacoszemu ochronę ludności cywilnej w okresie pokoju. Widzieliśmy to zresztą na przykładzie powodzi tysiąclecia. W 1997 roku, dopiero 10 lat później, władza przyjęła ustawę o zarządzaniu kryzysowym, a i tak ten system zarządzania kryzysowego pozostawia naprawdę wiele do, do życzenia. Natomiast system ochrony ludności cywilnej w czasie pokoju i system obrony cywilnej na wypadek potencjalnej wojny po prostu nie istnieje. Wielokrotnie o tym mówiłem, ale powtórzę, bo to trzeba powtarzać. Najwyższa Izba Kontroli w roku 2012 i w roku 2019 opublikowała raporty, które są miażdżące, które mówią, że w Polsce nie ma tego systemu, systemu ochrony ludności cywilnej i obrony cywilnej. W Polsce nie ma schronów. To jest jeden wielki mit, to co zrobiła poprzednia ekipa Prawa i Sprawiedliwości, ta cała aplikacja przygotowana przez Państwową Straż Pożarną o miejscach ukrycia to jest, to jest po prostu, jed, to, to, to nie ma, w ogóle nie przystaje do, do warunków yy, takich, takich przemian geopolitycznych czy potencjalnych yy, sytuacji okołowojennych. Mniej niż 3% ludności Polski ma dostęp do schronów. Yy, to jasno wskazuje, że Polska w ogóle nie jest przygotowana do Jakiegokolwiek konfliktu zbrojnego. Trzeba także powiedzieć o braku systemu szkolenia rezerw. Ja sam jestem rezerwistą, sam jestem porucznikiem rezerwy. Wiem, że systemu szkolenia rezerw efektywnego, kompleksowego, systemowego po prostu nie ma. Są to zapóźnienia dekad, trzech dekad. To nie są zapóźnienia jednego rządu, jednego roku. To są zapóźnienia y, trzech dekad. Nie ma zatem systemu obrony powietrznej Polska, nie ma systemu obrony cywilnej, nie ma systemu szkolenia rezerw, budowanie zasieków, budowanie fortyfikacji, to są tematy zastępcze. To jest y, przepalanie publicznych pieniędzy w moim głębokim przekonaniu. Polska nie potrzebuje linii Marzinota, Polska ani linii Zygfryda, Polska potrzebuje. Sensownej dyplomacji, Polska potrzebuje nowej strategii polityki zagranicznej, polityki bezpieczeństwa i jak najszybszej normalizacji relacji z Rosją i Białorusią, bo to jest realna gwarancja bezpieczeństwa, podobnie jak jak najszybsze zakończenie wojny na Ukrainie. W moim głębokim przekonaniu ani premier Morawiecki, ani premier Tusk nie mieli racji. Bezwarunkowo wspierając Ukrainę, bezwarunkowo wysyłając pomoc wojskową dla, dla Ukrainy. W moim głębokim przekonaniu, w dalsze wspieranie militarne u Ukrainy to jest dolewanie oliwy do ognia, to jest przeciąganie tego konfliktu, który rujnuje gospodarczo Europę. W naszym dobrze pojętym interesie jest jak najszybsze zakończenie tej wojny, jak najszybsze podpisanie traktatu pokojowego i jak najszybsze. Jak najszybszy nacisk na Ukrainę, aby, aby odcięła się od propagowania banderyzmu, od propagowania ludobójców, takich jak Roman Szuchewicz czy Stepan Bandera. Flagi czerwono-czarne, cała ta symbolika UPA-Own powinna być po prostu zakazana i na Ukrainie, i w całej Europie. To jest po prostu polska racja stanu. Nie, natomiast, no, niestety, widzimy, że Poza granicami państwa polskiego powstają różnego rodzaju dziwne plany, jak chociażby plan, jakieś rozważane plany objęcia ochroną powietrzną części Ukrainy. 19 maja niemiecki dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung poinformował, że Ukraina poprosiła swoich sojuszników o ochronę nieba nad jej, nad jej rejonami przygranicznymi. Z tych informacji podanych przez niemiecki dziennik wynika, że chodzi o objęcie ochroną powietrzną pasa granicznego, takiego obszaru przygranicznego o powierzchni około 92 tysięcy km kwadratowych. No, potężny, potężny obszar. Co więcej, tutaj niemiecka gazeta informuje, że wielu członkom na to rzekomo ma się to podobać. Ta propozycja ma się podobać i pada konkretna liczba ośmiu byłych szefów rządów i należących do właśnie Sojuszu Północnoatlantyckiego, szefów rządów państw należących do NATO ma to popierać. Padły konkretne nazwiska, część tych nazwisk. Wymieniono Karla Bilta ze Szwecji, wymieniono byłą sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Hillary Clinton, ale także padło nazwisko jednego z polskich polityków, padło nazwisko byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, który również ma zna, znajdować się w gronie tych ośmiu byłych szefów państw i rządów. Którzy popierają właśnie objęcie sporej części terytorium Ukrainy obroną powietrzną NATO. To niezwykle niebezpieczna sytuacja, ponieważ doskonale wiemy, że jakiekolwiek plany stworzenia. Powiedziałbym takiej tarczy antyrakietowej, czy też takiej żelaznej kopuły, by tutaj powielić ten pomysł z Izraela nad całą Unią Europejską, nie do końca są zbieżne z polską racją stanu, ponieważ w naszym dobrze pojętym interesie jest pełna kontrola nad naszą przestrzenią powietrzną, tak, aby pełną kontrolę nad naszą przestrzenią powietrzną pełniły, pełniło wojsko polskie. Natomiast oddawanie kompetencji w, w obszarze suwerenności nad przestrzenią powietrzną Rzeczypospolitej Polskiej w ręce, na przykład Niemiec, jest moim zdaniem zadaniem niezwykle niekorzystnym i byłoby to, byłaby to perspektywa sprzeczna, w moim, w moim pojęciu z polską racją, z polską racją stanu. Podobnie zresztą jak próba roz, takiego rozkładania akcentów, w którym to w której to próbie. Polska bardziej troszczyłaby się o przestrzeń powietrzną Ukrainy niż swoją własną przestrzeń. To jest sytuacja absolutnie nie do pomyślenia, to jest sytuacja absolutnie nieakceptowalna. Natomiast to tego typu zagrywki właśnie PR-owa jak Tarcza Wschód to jest odciąganie uwagi od realnych problemów, od realnych kwestii. Wiemy doskonale, że nie tylko silna dyplomacja, nie tylko nowa strategia taka powiedziałbym racjonalna, realistyczna jest Polsce potrzebna, ale także głęboka reforma służb specjalnych. Chyba specjalnością nieformalnej koalicji Platforma Obywatelska Prawo i Sprawiedliwość, stało się nieformalnej koalicji w zakresie pewnych, pewnych strategicznych kwestii państwa polskiego, stało się szukanie różne wzbudzanie szpiegomani, agentomani, szukanie wszędzie szpiegów agentów, a najczęściej w mediach społecznościowych, czyli rozpraszanie uwagi kontrwywiadu, rozpraszanie uwagi służb specjalnych, a wiemy doskonale, że pod latarnią jest najciemniej i najwięcej tych szpiegów i agentów obcych państw jest w aparacie władzy, w aparacie. Państwowym. Ostatnie przypadki, zresztą z pierwszych stron gazet, jasno to na, na to wskazują. Widać, że władza, czy, czy to będzie PiS, czy Platforma, nie ma tak naprawdę większego znaczenia w kwestiach strategicznych. Te władze się nie różnią, wspierają bezwarunkowo, a refleksyjnie Ukrainę, prowadzą skrajnie proatlantycką, proamerykańską politykę. No i oczywiście. Problem nadzoru nad służbami specjalnymi to jest problem świetnie zilustrowany przez Najwyższą Izbę Kontroli. Poświęciłem jeden do odcinków podcastu geopolitycznego na ten temat, no i pozostaje tylko zgodzić się z wnioskami Najwyższej Izby Kontroli, że. Cywilna kontrola nad służbami w Polsce jest niestety iluzoryczna. Warto zatem skupić się na realnych problemach, na realnych, na realnych kwestiach, a nie mydlić oczy społeczeństwu, obywatelom, że jakaś tarcza, jakieś fortyfikacje cokolwiek zmienią w systemie bezpieczeństwa państwa polskiego. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia księgarni geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest dostępny cały czas skrypt akademicki mojego autorstwa pod tytułem Podstawy geopolityki. To przystępne wprowadzenie do najważniejszych zagadnień teorii geopolityki oraz podstaw w zakresie historii myśli geopolitycznej. Zakupy w księgarni to także możliwość wsparcia podcastu geopolitycznego. Zapraszam Państwa serdecznie na geopolityka.info.